Justyna Żyła i Piotr Żyła są już po rozprawie rozwodowej. Media kolorowe dotarły do warunków ugody, o której musiał rozstrzygać sąd. Na skoczku ciążą spore zobowiązania. Justyna Żyła i jej wpisy upubliczniające kulisy jej upadającego związku z sympatycznym skoczkiem narciarskim zszokowały na początku tego roku polską opinią publiczną. Nakręcająca się atmosfera publicznego prania brudów wykreowała żyjącą do tej pory w cieniu męża Justynę. Cena owej popularności jest jednak ogromna. Rozwód po wielkiej burzy. Justyna Żyła i Piotr Żyła nie są już razem. Para rozstała się po 12 latach małżeństwa. Dziś sportowy serwis tabloidowego SLE.pl dowodzi, że warunki rozwodu zostały potwierdzone przez sąd w Bielsku-Białej już we wrześniu. Ustalono też warunki rozstania, przyznano prawo do opieki nad dziećmi Karoliną i Jakubem oraz potwierdzono, że skoczek będzie musiał płacić alimenty, czytamy w warunkach. Sprawa rozwodu miała zakończyć się na dwóch rozprawach. Po wspomnianej we wrześniu odbyła się jeszcze jedna, na początku listopada. Na tej ostatniej sąd orzekł trwały rozpad małżeństwa, który para umiejętnie trzymała w tajemnicy przed mediami. O kryzysie małżeńskim Justyny i Piotra Żyły mówiło się niemal przez cały rok. Rozpoczęło się od publicznego linczu Justyny, która raz za razem publikowała na Facebooku komentarze dotyczące jej prywatnej relacji z mężem. Wszystko miało miejsce w trakcie igrzysk w Pongczęgu. To wtedy dowiedzieliśmy się, że skoczek zostawił Justynę i dzieci na rzecz kochanki. Skoczek w sieci tylko raz zaznaczył, że kryzys ich związku trwał już dłuższy czas, a swoje na sumieniu ma też Justyna. Całość skończyła się wnioskiem skoczka o rozwód. Super Express pisze dziś, że stronom udało się porozumieć, iż rozwód nastąpi bez orzekania o winie. Osiągnięto też porozumienie co do opieki nad dziećmi i podziału majątku. 11-letnim Jakubem i 6-letnią Karoliną zajmie się Justyna, a Piotr będzie zabierał ich do siebie dwa razy w tygodniu oraz w co drugi weekend, o ile nie będzie brał wtedy udziału w zawodach, czytamy. Skoczek miał zostawić żonie dom w Wiśle, zadeklarował się też do płacenia alimentów na dzieci. Medialne włodzenki Żyłów nie przełożyły się jednak na atmosferę na sali rozpraw. Rozwód przeszedł sprawnie, para rozstała się w kulturalnej atmosferze. Podobno Justyna do samego końca wierzyła, że ich relacje da się odkręcić. Prywatne komplikacje w życiu Piotra Żyły na całe szczęście nie przełożyły się na formę skoczka na początku sezonu 2018 i 2019. Dziś jest on filarem kadry, zdążył stanąć już na podium zawodów Pucharu Świata w fińskim Kuusamossa.